Siemka. Tym razem widzimy się na Szwecji. Jestem jakieś 140 km przed Jönköping. Lecę za Sztokholm. No, jest godzina pierwsza. 15. Taki pierwszy lekki kryzys. Trzeba było trochę pozaciskać pięści, żeby krążenie wróciło. Wiecie, te pauzy dzielone i to wszystko, te promowe, jedziesz promem, płyniesz, znaczy się, prom płynie 8 godzin, z czego prześpisz 4, zjeżdżasz, dokręcasz pauzę, liczysz godziny, żeby to jakoś wyszło i robisz kolejną nockę i to tak. Tak to nie jest za fajnie, ale kurde, taka robota, trzeba jakoś to rozkminić, jakoś to wyogarniać, także. Tak to wszystko wygląda. Na drodze pustki, warunki fajne. Nie ma co narzekać, naprawdę lekki stresik był, że wtedy tego widziałem, co tam u Sebastiana, ale Sebastian dość wysoko, także on to lubi takie klimaty, a tu dość sympatycznie, co nie zmienia faktu, że jestem rad z tego, także widzimy się. Ja myślę, jak już się załaduję na treningu dzisiaj, coś tam może uda się nagrać. O ile siły pozwolą, mi się ten trening obędzie. Jestem w Szwecji. Kurde. Za Sztokholmem. Załadowałem się. Będę wracał. Te dni. Kurde, przedświąteczne nie należą do lekkich. Tu jak widzicie, no co on, szama się robi, kawka jest tutaj, jajcownicka powoli, za chwilkę będzie szła w obroty, no i trening i trzeba będzie się odpychać do przodu. To jest w Gdyni w porcie. I za te łami, bo za te łami dużo miejsce będziemy się brać powoli do roboty. Pozbierany łyk kawy. Trzeba się brać dalej w drogę, także kurde, ale nie chce się. Mamy piąteczek. Ja zniknę w okolicach umowy. Rozpoczę piątko. Postu. Nie chce się, kurde. Zmęczony po tych nockach, po tych pauzach niby promowych, to wszystko nie takie. Co się przamać, trochę węglowodany nabić, żeby się obudzić, jaką kawkę zrobić, rozładować się, pochłonia załadować i coraz bliżej domu, i zamknąć to kółko i zostanie ostatni wyjazd w tym roku. Siemanko. Wybacz. Mamy poniedziałek. Jestem na ostatnim punkcie w tym roku. Lecę na Słowenię. Na Słowenię. Jadę na Słowenię. Dokładnie. Oj kurde, łapki bolą. Wczoraj na sparingu byłem w Jaworznie. Lubię. Kurde. Posparowałem mieszkami, z kupą, Arturem, Janem. Z Tomkiem, Czykiem. Dobra lekcja, ręce obolały dzisiaj taki, jak po takim sparingu człowiek. Normalnie wszystko obolałem, ale robimy swoje. To można powiedzieć, tamty tydzień jakoś minął. No nie wiem jak będzie, jeszcze kurczę, tak za bardzo nad tym nie myślałem. Główny docelowy cel to przeżyć dzisiejszy dzień. Stanąć na parkingu i spać, coś jeszcze zjeść. Jestem na Słowacji, pogoda dzięki Bogu łaskawa i wszystko do przodu, także tam za chwilę widzicie przebitki zdjęć z sparingu, filmiki nagrywałem, bo nie było kiedy
Zdjęcie oczywiście dzięki Arturowi Krupa. Kurde, wszystko się postarał, porobił parę fotek, także zapraszam. Jestem w Słowenii, nowe miasto. Rozładowałem się. Czekamy na rozwój sytuacji. Wtorek na parkingu pod firmą. Tam trzeba jakieś dzisiaj chyba filmik oglądać. Ręce jeszcze odpchnę to po sparingu. No, może wieczorem zrobię jakąś lekką pompę. 10-15% obciążenia, dopompuję tam krwi dużo, żeby się trochę to lepiej goiło. Pewnie tak. A póki co, tak, lekka inspekcja. Trzeba co iść do samochodu. 17 grudnia, 19 stopni. Tylko wiaterek jest, bo mam ciepło, ale jest ciepło. Ej, tu mam to. Jestem na firmie. Ostatni załadunek za granicą. Wjazd na święta w Słowenii. Tutaj z tej strony trzeba wjechać. A tutaj za mną. Tutaj się wypuścić. Tak trochę ciasno. A i tu cofnąć. Ale też poszło do przodu. Już w kraju. Na Podwarbiu. Przed Częstochową. Kończę krótką pauzę. Jedzonko, ryżek, a dzisiaj takie smakołyki, karkóweczka. Trzeba przyszaleć. Nie ma to tamto, czwarteczek, jutro piątek to bez mięsa, bo dzisiaj trzeba sobie pozwolić. Rozładowałem się w Błoniu, na pasie, w starym mieście, w Stare Błonie. Jedzonko się tu robi, ryżek. Tutaj druga kuchneczka dochodzi, kurczę. To tu ma dochodzić. Pakuję jedzonko, jadę pod jeden ostatni ładunek. I zjazd na bazę. Także powolutku wszystko ten rok dobiegnie.